co powoduje, że po prostu w pożarach wewnętrznych nie zalewamy mieszkań przy bardzo szybkim obniżeniu temperatury w pomieszczeniu i ugaszeniu tego pomieszczenia. Zobaczycie, jak ta mgła działa, o co tu chodzi, i kilka słów na początek przedstawi szef firmy i główny projektor. Witam serdecznie Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość przedstawienia możliwości sprzętu. I gratuluję zakupu tego sprzętu, gdyż jestem pierwszych tutaj w tym regionie i w Polsce, którzy będą bawić się tym sprzętem, który pomoże Wam skutecznie gasić różnego rodzaju pożary. Jest to uniwersalny, który powoduje rozproszenie wody w odpowiednich proporcjach w celu skutecznego gaszenia i chłodzenia pożarów. Tutaj zaprezentujemy w tym momencie strumień wodny z lancy gaśniczej. Jak widzicie Państwo, mgła się unosi, nie opada w 100% w trakcie pożaru, odparowuje, dzięki czemu nie ma efektu zalewania niż większych szkód popożarowych i okołopożarowych. Jest możliwość szybkiej zmiany na inne urządzenia. Można wymienić na lancę kominotną, bo tutaj w regionie jest bardzo dużo pożarów kominów, które są dosyć ciężkie do ugaszenia. Podczas bardzo szybkiej zmiany można zamienić na lancę wodną, podając bardzo niewielką ilość wody do komina, która w 100% odparowuje. Mamy ugaszony pożar w bardzo, bardzo szybkim tempie. Jest jeszcze możliwość zamiany na prądownicę. Jeszcze wracając do lancy kominowej. Jest to bardzo drobna mgła, która nie uszkodzi konstrukcji komina, ze względu na to, że odparowuje cała mgła przed kontaktem z gorącym cementem. Tradycyjna prądownica mgłowa, która ma strumień rozproszony i zwarty. Bardzo prosta obsługa, dwa ustawienia tylko i wyłącznie, co usprawnia możliwości gaśnicze i łatwość obsługi. Bardzo niewielkie zużycie wody, bo to jest około 80 litrów na minutę. Pojedyncze strzałce są mililitry. Będziemy mieli możliwość obejrzenia pożaru samogaszenia, pożaru samochodu. Będziemy mogli obejrzeć pożar samochodu, jak również symulację pożaru zamkniętego, gaszonego wewnątrz lancą. To by było w skrócie. Myślę, że bardziej Was interesuje zobaczyć trochę ognia i sprzęt. Reasumując, jest to jedna z najnowocześniejszych technologii gaśniczych stosowana za granicą. Na Polskę dopiero wchodzimy. Jesteście jednymi z pierwszych, którzy będą możliwość skutecznie gasić pożary w Waszym regionie. Dziękuję Państwu. Telewizor będzie się, bo on telewizor nie będzie. Telewizor będzie się.
Mieli tylko komin zapalić. On jest pusty w środku. Mieli pierw komin zapalić, miało być, że od komina się zaje. Chodź. Gdyby nie utrzymać ludzi przed... Wiesz co, jak wywalimy, to wszędzie radość i trenery wyszło. Bokiem, no. Głos? Zrobiłeś zdjęcia tej? Satelita tej? Tak. Mamy do kraju po prostu. Ja bym... Nagrywać, no. W tej chwili chcemy wam pokazać, jakie są możliwości i skuteczność gaszenia taką właśnie lancą gaśniczą w pomieszczeniach zamkniętych. Rota druga, która będzie z zewnątrz polewać ściany, ona tylko zabezpiecza to, żeby nam budynek się cały nie zajął, bo nie o to nam chodzi. Chcemy pokazać, jak szybko przy bardzo małym użyciu wody można w pomieszczeniach zamkniętych doprowadzić do bardzo znacznych spadków temperatury. Kolega tutaj chodzi z kamerą termowizyjną. Jak osiągniemy optymalne warunki w pomieszczeniu, czyli gdzieś około 600-700 stopni Celsjusza, wprowadzimy prąd mgły wodnej przez lance w jakiś mały otwór przez ścianę budynku i pokażemy, jak bardzo szybko dojdzie do spadku temperatury w samym pomieszczeniu, wewnątrz pomieszczenia. Co bardzo ważne, nie otwierając, czyli nie rozprzestrzeniając ognia na zewnątrz, nie narażając temperaturę bada. Na wysoką temperaturę zadymienie nie będą musieli wchodzić do wnętrz budynku. W tej chwili mamy już temperaturę około 400 stopni. Chyba do 700 stopni wewnątrz budynku. Chyba jak kominem leci. Stopni. Widzicie, jak bardzo szybko w drewnianym pomieszczeniu rozwija się pożar. Jak spod strzechy wychodzi. Wytrzymuje, staramy się uzyskać jeszcze wyższą temperaturę. Z tej strony! Z tej strony! Z tej strony tu! Lej po dachu! A, się rozpaliło. Mamy w tej chwili ponad 800 stopni wewnątrz budynku. Rozpoczynamy podawanie i w tym samym czasie mierzymy spadek temperatury. Jakśmy widzieli. Po 10 sekundach podawania środka gaśniczego przez okno mamy spadek temperatury do 300 stopni. 125 stopni, 16 sekund. Siedemdziesiąt stopni, 25 sekund.
Ja myślę o innych, bo jest takie, co wygląda jak AK, no nie? I to jest taki strumień wodeczny, co bije od ściany jak najmocniej. Kurwa, to ci przez ścianę jemy strumień jest taki, jemy, jest dajemy ściąd wodę, no nie? I jemy wodę, no nie? Nie chcę zajmować. Tutaj bardzo dobrze widać, jak dużo wody jest zużywane, jest bardzo krótkie jednostce czasu, ile tej wody spływa. Przyjmuje się, że w warunkach pożarowych, używając tego typu prądownic, około 10% wody podawanej do źródła pożaru bierze czynny udział pożaru. Reszta wody po prostu spływa, zalewa pomieszczenie. 10% wody z tradycyjnych prądownic gasi bezpośrednio pożar, reszta straty wody, które po prostu zalewają pomieszczenia. Przypomnę tylko, jak mówił kolega Piotrek, około 98% w warunkach pożarowych podawanej mgły wodnej do wnętrza pomieszczenia odparowuje, nie spływając w ogóle na podłogę czy ściany pomieszczenia. To jest takie odwzorowanie wykorzystania wody i tego drugiego ubocznego szpigaszeniu, czyli zalewania pomieszczeń. Na przykład w blokach sąsiadów. No. Będą u nas kupować, nie? Kupili to już, nie? Przechodzimy dalej. Nam się lepiej paliło. Nie.
raczej jedzie tu jest. No. Z drugiej strony, gdzie nie. Tam nic nie słychać z głośników, wiesz? Tam lepiej. Czekamy, aż tam się na parkingu to trwa trochę dłużej. Generalnie zwykle do pożaru samochodu dochodzi w trakcie jazdy, gdzie mamy cały czas napowietrzanie tej komory silnika. Uruchomi się na... Tutaj nie mamy paliwa. Mamy tylko te plastiki i trochę siana, które tam wrzucili. Ale nie ma przepodów paliwowych. Co szybko aż tam w komorze silnika. Chcę wam też pokazać, jakie gaci. Jak gasić komorę silnika gaśnicą proszkową, która ma pochodzimy do tego, to pokazujemy takie większe. Chodzi tylko o zasad. 200 stopni mamy w komorze silnika na zewnątrz. To mamy już obrazuje kamera telewizyjna. Generalnie trzeba pamiętać o tym, że nie podnosimy całej maski, odbijamy tylko na zamku i cały środek gaśniczy zawarty w gaśnicy należy wybić do środka, nie otwierając, nie podnosząc maski, żeby ta chmura proszku nie rozleciała się, no tylko osiadła w komorze i tak zostawić, aż nam się pojawi kolejna gaśnica. I w ten sposób możemy ugasić komorę. Jeśli otworzymy maskę, tak nie ma najmniejszych szans uratować, czy choćby zatrzymać pożar. Przystąpimy do gaszenia. Mamy już przeszło 300 stopni w komorze silnika. Pokażemy, jakie są możliwości ataku lancą gaśniczą. Trzeba zrobić wejście pod blachą, bądź przebić się przez lampę samochodową. W tej chwili mamy 50 stopni w komorze silnika. Pożar ugaszony przy pomocy około 100 litrów wody. Teraz pokażemy jeszcze możliwości gaszenia wewnątrz samochodu. Koledzy tutaj przygotowują pożar. Natomiast z drugiej strony pokażemy użycie gaśnicy proszkowej do pożaru w pomieszczeniu, na przykład wewnątrz, w budynku, jakby nam doszło do zapalenia gdzieś w kuchni czy coś. Można w domu, nawet jest wskazane, wszystkie gaśnice mieć. Zawsze można się poradować.
sutano. Nie był sutanowy. Chyba nie był nikt. Wyjdź z tego proszku. Chodźcie się pali? No. Szyby pokryły. Jak teraz można zobaczyć, po wystrzeleniu dwóch gaśnic efekt jest taki, że pomimo ugaszenia tego pożaru mamy całe pomieszczenie za proszkiem, który jest bardzo drobny. On osadza się we wszystkich zakamarkach, to bardzo trudno posprzątać. No i generalnie te straty są dosyć duże wewnątrz pożaru, pomieszczenia. Okno otworzymy tym wybitnie. Osiemset stopni wewnątrz samolotu. Chłopci, to widać, że diesel. 110 stopni. 5 Sytuacja opanowała.
Dzięki uprzejmości firmy Florian mamy kilka gaśnic proszkowych i dwie gaśnice śniegowe. Jeśli jest ktoś chętny, kto nigdy nie operował gaśnicą, a chciałby się nauczyć, to zapraszamy. Możemy kogoś ubrać w ubranie i pozwolimy sobie tutaj ugasić to pomieszczenie tego dworku w środku. Czy nawet samochód, czy komorę silnika. Jeśli jest ktoś chętny, zapraszamy.